Cześć, cześć. A więc rozpoczynamy sobie list Judy. Zobaczymy, ile zdążymy zrobić, ale myślę, że spróbujemy sobie tak przejść do 17 wersetu lub do 16 wersetu, tam, gdzie następuje jakby koniec takiej pewnej tematyki związanej z fałszywymi prorokami. W kolejnym filmie przejdziemy sobie do tego, jak powinni reagować na to wierzący. Omówimy sobie również tą piękną doksologię, która jest na końcu listu. Ale na początek przejdźmy sobie do pierwszego wersetu. Będę czytać z UBG, ale również korzystam z przekładu ewangelicznego i z dosłownego wydawnictwa Ewangelicznego Instytutu Biblijnego i również korzystam z przekładów Biblii Tysiąclecia. Także staram się mieć jak największy rozstrzał, żeby móc jak najlepiej zbadać tekst. I również mam Nestle Alanda Grekę, która również będzie nas jakoś wspierać. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do uświęconych przez Boga Ojca, zachowanych w Jezusie Chrystusie i powołanych. Juda. W Grece Judasz. Po hebrajsku Jehuda. Czyli to oznacza chwalić Boga. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, Juda był bratem Jezusa. Juda był również bratem Jakuba, na co później zobaczymy, że się powołuje. Skąd wiemy, że Juda to Juda? Z Ewangelii. Na przykład z 13 rozdziału Ewangelii Mateusza, z 55 wersetu, kiedy tam jest wymieniony nawet z imienia brat Jezusa Juda. I również jest tam wymieniony Jakub. Kolejna rzecz, którą możemy zauważyć, to w języku greckim słowo doulos. Kiedy Juda mówi o sobie, że jest sługą Jezusa Chrystusa, również moglibyśmy to powiedzieć, że on jest niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Doulos to oznacza, że z własnej woli ktoś stał się niewolnikiem. Naprawdę. Tak to można przetłumaczyć. W Starym Testamencie byli niewolnicy, którzy w tak zwanym roku szabatowym, czyli po 7 latach, mogli być zwolnieni. Ale również był takie prawo, że ten niewolnik mógł podjąć decyzję. 7 lat minęło, ale ja chcę zostać, ponieważ u mojego pana było mi dobrze, ponieważ on o mnie dbał, on się mną opiekował, był sprawiedliwym panem. Przekuwał sobie wtedy ucho i z całą rodziną do końca swojego życia decydował się, że będzie służyć temu swojemu panu, któremu służył przez 7 lat. Tutaj to słowo doulos oznacza, że my przyjęliśmy, że my postanowiliśmy pójść za Jezusem, przyjęliśmy to przesłanie i z własnej woli stajemy się niewolnikami. Czyli nic do nas nie należy. Oddajemy Bogu dosłownie wszystko. Wszystko oddajemy w ręce naszego Zbawcy i Pana Jezusa Chrystusa. Także słowo sługa jest takim, można powiedzieć, trochę delikatniejszym wydźwiękiem tego greckiego słowa doulos. Bardziej by pasowało niewolnik, chociaż wiadomo, że niewolnik współcześnie kojarzy nam się negatywnie z różnymi wydarzeniami na świecie, z walką o zniesienie niewolnictwa i z tymi różnymi historiami. Tutaj nie chodzi o to, że jestem za niewolnictwem czy przeciwko niewolnictwu, po prostu staram się Tobie pokazać jakiś kontekst kulturowo-historyczny i odwołać się do tego, że bycie niewolnikiem Jezusa Chrystusa to nie jest nic złego. To jest coś dobrego. Bardzo ciekawa tutaj jest składnia, ponieważ Juda podkreśla, że on jest przede wszystkim sługą, niewolnikiem Jezusa Chrystusa. I dopiero później dodaje, że jest bratem Jakuba. Widzimy, co jest najważniejsze dla Judy. Dla Judy najważniejsze jest to, by stawiać Jezusa Chrystusa na pierwszym miejscu. Widzimy również, że się nie powołał na to, że jest bratem Jezusa Chrystusa. Zapewne z tego powodu, że nie uwierzył w Niego, kiedy Jezus chodził po ziemi tutaj, kiedy Jezus tak naprawdę mieszkał razem z Nim w jednym domu i on nie wierzył w to, że mieszka z Synem Bożym. Także widzimy, że pewnie nie chce tego podkreślać. Może to w jakiś sposób go dotknęło. Tego nie wiemy, to są tylko pewne domysły. Ale widzimy, że powołuje się na brata Jakuba. Można by pomyśleć, że brat Jakub był bardziej rozpoznawalną postacią w tym środowisku chrześcijańskim, pierwszych chrześcijan, ponieważ był jednym z głównych przywódców w jerozolimskim zborze, co możemy na przykład zobaczyć w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale, kiedy on wypowiada się, można powiedzieć, że to są ostatnie słowa tej sprawy, która była tam rozstrzygnięta, tego konfliktu, który dotyczył konkretnej społeczności.
Także widzimy, że Juda się powołuje. Może chce po prostu podbudować jakoś swój autorytet. Może chce po prostu pokazać ludziom, kim jest, że nie pisze do nich jakiś człowiek, który nie wiadomo kim jest, ale pisze ktoś, kto jest bratem Jakuba i kto jest spokrewniony z Jezusem. Do uświęconych przez Boga Ojca. Tutaj można się zastanawiać, ponieważ w greckim przykładzie Nestle Alanda jest napisane umiłowani, a na przykład w Textus Receptus jest napisane uświęceni. Można się tylko zastanawiać, które wyrażenie jest bardziej poprawne. Może z kontekstu tego całego listu wynikać, że bardziej by tutaj pasowało uświęceni, ponieważ widzimy, że fałszywi nauczyciele zachęcają do grzechu, do niemoralności, do rozpustnego trybu życia, a niewolnicy Jezusa Chrystusa mają czynić zupełnie inaczej, czyli mają się uświęcać. Ich poziom moralny ma nie opadać, a właśnie podwyższać się z każdym dniem, by dążyli właśnie w uświęceniu do tego, by coraz lepiej naśladować Jezusa Chrystusa. I tutaj widzimy, że my jako wierzący jesteśmy uświęceni przez Boga Ojca, przez Boga, który jest naszym Ojcem, zachowanych w Jezusie Chrystusie i powołanych. Również widzimy, że jesteśmy zachowani i powołani. Zastanawiamy się, co może znaczyć, że jesteśmy zachowani i powołani. To pokazuje, że autorem, sprawcą w 100% jest Bóg. Autorem i sprawcą naszego zbawienia jest Bóg, ponieważ to On nas zachował i to On nas powołał. W Grece słowo powołanie można rozumieć, jakby się zapraszało na ucztę, że jest się zaproszonym, jest się powołanym i każdy, kto przyjmie to zaproszenie, staje się właśnie powołanym. Jeśli przyjąłeś to zaproszenie, a Bóg Cię zdecydowanie zaprasza, ponieważ On zaprasza każdego człowieka do zbawienia, to wiedz o tym, że jesteś powołany. Jesteś zaproszony na tą ucztę. Werset drugi. Miłosierdzie, pokój i miłość niech się Wam pomnożą. Miłosierdzie, pokój i miłość. W żydowskim zwyczajem było pozdrawianie się słowami miłosierdzie i pokój. Chrześcijanie dodali słowo miłość. Co to oznacza? Aby mnożyły nam się miłosierdzie, pokój i miłość. Miłosierdzie to jest to, jak Bóg nas umiłował. To jest to, jak się nad nami zlitował. To jest to, jak Jego łaska, Jego niezasłużona życzliwość spłynęły na nas i możemy być ludźmi, którzy są nazwani dziećmi Bożymi i którzy mają życie wieczne. Tylko dzięki miłosierdziu Bożemu. To, że zesłał Jezusa Chrystusa na świat, by Jezus był taki jak my, by doświadczał tego, co my, by wypełnił wszystkie proroctwa i by potem na krzyżu cierpiał za nasze grzechy. Umarł tam na tym krzyżu i po trzech dniach zmartwychwstał i zwyciężył ze śmiercią. I to jest to miłosierdzie. Pokój w Grece to słowo również oznacza taki pokój umysłu. To znaczy, abyśmy mieli w naszych umysłach, abyśmy byli spokojni. Po prostu. To jest modlitwą Judy, abyśmy doświadczyli miłosierdzia Bożego i abyśmy doświadczyli Bożego pokoju, który tylko Bóg może nam zaoferować. I ta trzecia, czyli najbardziej powinno być znane w chrześcijaństwie słowo miłość. To jest właśnie to, że my możemy mówić do Boga Abba Ojcze, co można rozumieć tatusiu. To znaczy, że my możemy chodzić po tej ziemi i wiedzieć, że jesteśmy dziećmi Boga, dziećmi jedynego prawdziwego Boga, ponieważ Bóg jest miłością. Tak jest napisane w liście Jana. Werset trzeci. Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać Wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do Was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazanym świętym. Tutaj widzimy po raz kolejny, albo po raz pierwszy, to zależy z jakiej bazy tłumaczenia greckiego korzystamy, pokazuje Juda, podkreśla, że jesteśmy umiłowani przez Boga. Jakie to jest niesamowite uczucie wiedzieć, że Bóg mnie kocha, że jestem umiłowany przez Boga. Ale myślę, że również tutaj chodziło o to, żebyśmy my miłowali innych, byśmy my miłowali Boga i również innych ludzi, a przede wszystkim naszych braci i siostry w wierze. Juda pisze tutaj, że z całą gorliwością chciał napisać do obszaru, gdzie są kościoły,
z całą gorliwością o wspólnym zbawieniu. Co może oznaczać wspólnym zbawieniu? Możliwe, że chodziło o to, że chciał pokazać, że zbawienie jest dla każdego. Że nie jest na przykład tylko dla Żydów, ponieważ tutaj zauważamy, że jest przede wszystkim żydowski kontekst i odniesienia do żydowskich historii. Także może chciał napisać o tym, o czym pisał Paweł, że zbawienie nie jest tylko dla Żydów, ale jest również i dla pogan. I to zbawienie jest wspólne, takie samo, na takich samych podstawach. Ale uznał za konieczne, żeby napisać zupełnie o czymś innym. Nieraz kaznodziejom zdarza się przygotowywać jakąś, nie tylko kazanie, ale może nawet jakąś serię kazań na jakiś temat. Ale poprzez spotkania z ludźmi, poprzez różne sytuacje, które mu się przydarzają właśnie w krótkim odcinku czasu, okazuje się, że musi kompletnie zmienić kazania, że musi zupełnie o czymś innym głosić, ponieważ zauważył zupełnie inną potrzebę. Jeśli Duch Święty tak prowadzi, należy zmienić tą tematykę, którą się przygotowywało. Może ona powinna przeczekać na inny etap, a powinno się reagować na to, co jest zagrożeniem, chociażby w tej sytuacji tutaj, w tym liście, co jest zagrożeniem dla Kościoła. Juda zauważył, że jest zagrożenie. I tak powinien postępować przywódca. Tak powinni postępować chrześcijańscy przywódcy. Kiedy widzą zagrożenie, to reagują. To nie jest tylko zachęcanie, to nie jest tylko inspiracja, ale również i konfrontacja. Również i bardzo poważna konfrontacja, która tutaj jest. Ponieważ widać również złość w Judzie. Złość z tego powodu, że fałszywi nauczyciele, którzy czy wiedzą, czy nie wiedzą, ale są po stronie szatana, niszczą Kościół od wewnątrz. Juda pisze, to zobaczymy w 4 wersecie, że oni się wkradli. Ale zanim tam przejdziemy, jeszcze dokończmy sobie 3 werset. Zachęcić was do walki o wiarę raz przekazaną świętym. Powinniśmy walczyć o wiarę. Co to znaczy walczyć o wiarę? Albo to oznacza w sensie militarnym, albo to oznacza w sensie sportowym. W sensie militarnym jest to bardziej trochę drastyczna opcja, a w sensie sportowym można pomyśleć, że tutaj chodzi, załóżmy, coś takiego jak o zapasy. Kiedy walczysz w zapasach i kiedy właśnie toczysz ten bój. Tutaj nie chodzi o to, by walczyć, załóżmy, ogniem i mieczem, albo bronią, albo jak to robili kiedyś krzyżowcy. To nie o to chodzi. Tutaj chodzi o tą walkę duchową. Tutaj chodzi o tą walkę, którą toczymy z tym, z czym nie widzimy, z tymi siłami ciemności. Jesteśmy zachęceni, by o to walczyć, by nie być obojętnymi. Jakie to jest dziwne, kiedy w lokalnych kościołach pojawiają się jakieś fałszywe nauki, ktoś z ludzi zaczyna mówić jakieś dziwne rzeczy i nikt na to nie reaguje. I wszyscy to przemilczają. A to się rozwija, rozwija i rozwija. Tak jak rak, który atakuje potem cały organizm. Dlatego Juda pokazuje, aby zatrzymać rozwój fałszywej nauki w lokalnym kościele albo w danym obszarze. Ponieważ Boże Słowo zostało już raz na zawsze przekazane. I tutaj mamy to napisane. Raz przekazaną świętym. Świętymi kto jest? Świętymi jesteśmy my. Ja i ty. Każdy, kto jest niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Każdy, kto jest Jego uczniem. Każdy, kto wyznał i żyje w sposób chrześcijański. Pismo Święte jest tym, na czym mamy się budować. Tam są przekazane Boże Słowa. I nie będzie żadnego innego Pisma Świętego. Nie będzie żadnej innej dodatkowej Księgi Mormona, czy żadnej innej broszury, czy jakiegoś traktatu, który mówi, że ma nowe objawienie. W Kościele rzymskokatolickim wychodzą nieraz kobiety, które mają kontakt z Matką Boską albo mają kontakt z Jezusem i mówią jakieś słowa, które oni przekazali, których kompletnie nie ma w Biblii i te słowa, które one wypowiadają, albo jacyś też mężczyźni, chociaż zazwyczaj Matka Boska częściej kontaktuje się z kobietami. Pytanie tylko, czy to jest Matka Boska. I opowiadają słowa, które nie można w ogóle połączyć z Ewangeliami, ze słowami Jezusa, z listami, z Nowym Testamentem. Nie można tego w ogóle połączyć. A mimo to przywódcy tych kościołów pozwalają, by były głoszone te nauki. I ci ludzie zbierają potem tych, którzy są słabsi, tych, którzy nagle zaczęli może wątpić w jakieś rzeczy i przechodzą do różnych innych grup. Ile razy się zdarzało, że jacyś ludzie potajemnie wkradali się do zborów i rozkładali jakieś traktaciki potajemnie. Potem się okazało, że to były jakieś piramidy egipskie, że to były jakieś kulty, które może miały jakieś chrześcijańskie elementy, ale nie były w ogóle chrześcijańskie. No niestety, prawda jest taka, że to było wtedy, było
1000 lat temu, 500, 300 jest i dzisiaj. I póki nie wróci Jezus, będzie się zdarzać. W czwartym wersecie czytamy, że oni się wkradli, wpełzli, wślizgnęli się, bowiem pewni ludzie, od dawna przeznaczeni na potępienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się jedynego Pana Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wkradli się bowiem pewni ludzie. No właśnie, albo się przechodzi przez główne przejście, przez tą bramę, którą jest Jezus, albo się wchodzi przez okno, albo jest się złodziejem, albo się wchodzi po cichu i się nikomu nie mówi. I potem już się znajduje w centralnym miejscu i już się tylko przyjmuje zasługi. Jak potem zobaczymy, jak funkcjonują fałszywi nauczyciele. Napisane jest, że tacy ludzie są od dawna przeznaczeni na potępienie. Co to znaczy, że są od dawna przeznaczeni na potępienie? Apostołowie, Jezus i Stary Testament, prorocy ze Starego Testamentu zapowiadają, że się będą pojawiać tacy właśnie ludzie. I kiedy ktoś taki się okazuje, że jest w naszej społeczności, w naszym zborze, to właśnie widzimy, że o nich już było to mowa. I widzimy, co prorocy mówili, co mówił Jezus i co mówili apostołowie, jaki koniec jest takich ludzi. Chociażby w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich Paweł o tym mówi. Jezus o tym mówi w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza. Tak samo są również fragmenty, w których prorocy się na ten temat wypowiadają. Izajasz, Jeremiasz. Także widzimy, że fałszywe nauki będą do nas przychodzić. Teraz jedyne, co musimy, to właśnie podjąć walkę o wiarę. Ci ludzie nazwani są bezbożnymi ludźmi. Co to znaczy bezbożny człowiek? To ten, który nie jest z Boga, który się nie narodził z Boga, który jest bez Boga. Skoro on jest bez Boga, jest bezbożny. Jego moralność, jego mentalność nie są od Boga. I widzimy, że ci ludzie łaskę zamieniają na rozpustę. Kiedy przychodzi fałszywa nauka, jest ona na kilku płaszczyznach, między innymi doktrynalnej i również na płaszczyźnie moralnej. Widzimy, że to się nie wyklucza, to się zazębia. I tak samo tutaj. Ci ludzie obracają łaskę Boga na rozpustę, na niemoralności i wypierają się Pana Jezusa Chrystusa. W historii świata od początków jednym z największych odstępstw doktrynalnych jest właśnie wypieranie się Jezusa na różne sposoby. Na zaprzeczenie Jego boskości, na zaprzeczenie Jego cielesności, na zaprzeczeniu Jego zmartwychwstania, na mówieniu, że On nie był Mesjaszem, na mówieniu, że On może i żył w tamtych czasach, ale na pewno nie był Zbawicielem, na tym, że nie jest jedyną drogą do Boga, ale jest wiele dróg do Boga, że Jezus stworzył chrześcijaństwo, ale Mahomet stworzył islam, ale Budda stworzył buddyzm i Jezus jest tylko propozycją, jedną z wielu. Jest to wypieranie się jedynego Pana i Władcy. I to pokazuje, że jednym z największych odstępstw jest właśnie uznawanie tego, że Jezus nie jest Bogiem. Ponieważ widzimy tutaj, że ten list jest raczej kierowany do społeczności Żydów mesjanistycznych. I ciekawe jest to, że tutaj w różnych przykładach, na przykład w UBG jest napisane, wypierają się jedynego Pana Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa. W innych przykładach jest, że wypierają się jedynego Pana i Władcy Jezusa Chrystusa. Kiedy w Nowym Testamencie o Jezusie Chrystusie mówi się, że jest Panem, to znaczy, że jest Kyrios. A Kyrios to znaczy właśnie Pan. W Septuagincie, czyli w greckim przykładzie Starego Testamentu, słowem Kyrios jest nazywany Bóg Jahwe. Dla Żyda nie do pomyślenia było to, by Jezusa Chrystusa nazywać Kyrios. I tutaj jest właśnie pokazane, że ci ludzie w jakąś łaskę wierzyli. Jakieś poznanie mieli, ale oni nie chcieli akceptować tej jedynej prawdziwej łaski. Oni mówili, że skoro jest łaska, to możemy robić co chcemy. Możemy grzeszyć jak chcemy. I w liście do Rzymian, w 6 rozdziale, w 15 wersecie, apostoł Paweł to komentuje i zaprzecza temu. Jakoby to była prawda. Ponieważ jedyna Ewangelia to ta, że zbawienie jest z łaski przez wiarę. Nie jest z uczynków. Nie można sobie na to zasłużyć, zapracować nawet w 1%. A jeśli by ktoś mówił inaczej, jeśli by ktoś przynosił inną Ewangelię, to w liście do Galacjan jest napisane, niech będzie przeklęty.
Tak, niech będzie przeklęty ten, kto głosi inną Ewangelię. To są Boże słowa. I tutaj widzimy, że oni się wypierają, zamieniają łaskę Boga na niemoralne życie. Również apostoł Jan mówi o takich ludziach. Mówi, że pojawili się już antychryści. To znaczy ludzie, którzy uważają, że Jezus nie jest Chrystusem. To znaczy, że są antychrystami. Jezus i apostoł Piotr w swoim drugim liście zapowiadali, że się pojawią tacy ludzie. Jan i Juda piszą, że już się pojawili. Juda pisze, że już się wkradli. Jan pisze, że już są antychryści. Że są fałszywi nauczyciele. Że to już jest prawdą. Dzisiaj również są takie nurty, które uważają, że jest hiperłaska, że można robić, co się chce. Są kaznodzieje, nauczyciele, którzy są pastorami nawet tak zwanych mega kościołów. I tam ludzie przychodzą, by karmić się kazaniami głoszonymi przez zwolenników hiperłaski. Również są kościoły, zbory na tym świecie, gdzie jest powiedziane, że Jezus nie jest Zbawicielem, że jest jedną z wielu dróg i że możesz być chrześcijaninem i że fajnie, jakbyś był chrześcijaninem. Fajny jest Jezus, ale On nie jest jedyną drogą do Boga. I to się dzieje dzisiaj współcześnie. Tak funkcjonuje niestety, ale cały świat. W każdej części świata znajdzie się ludzi, którzy głoszą hiperłaskę i głoszą, że zbawienie nie jest tylko w Jezusie. To znaczy, że się wypierają Jezusa. Na całym świecie, w większości krajów, znajdziemy ludzi, którzy zaprzeczają boskości Jezusa. Także to nie był tylko problem tamtych czasów. To jest również problem naszych czasów. Jest kilku kaznodziejów, których czytałem historię i oni mówili, że sobie wzięli za cel wpraszać się właśnie do tych społeczności, gdzie się pojawiały fałszywe nauki. Tylko po to, by pokazać w Bożym Słowie, co to jest naprawdę łaska. I by pokazać w Bożym Słowie, że tylko Jezus jest zbawieniem. I że jeśli chcą tak wierzyć, że tylko że Jezus nie jest zbawieniem, to niech nie nazywają się wierzącymi, niech nie nazywają się chrześcijanami, wyznawcami Jezusa. Nieraz przychodziło upamiętanie, nieraz nie przychodziło upamiętanie. Ale to również spotyka nas dzisiaj. Diabeł zawsze próbuje zniszczyć Kościół od środka. Dlatego jeśli nie będzie modlitwy, jeśli nie będzie studiowania Słowa, jeśli ludzie nie będą w stanie, tak jak pisał Piotr, obronić się, obronić swojej wiary, a tutaj również podjąć walkę o wiarę, to szatan może odnosić zwycięstwa, może odnosić jakieś pojedyncze gdzieś zwycięstwa, co może się kończyć tragedią. Dlatego widzimy, jak ważne jest trwanie w modlitwie, trwanie w Słowie, byśmy wiedzieli, co to znaczy, że jest jakaś prawda raz przekazana świętym. Prawdą jest to, że Boży lud nie powinien, nie może chodzić na kompromisy. Nie może być akceptacji fałszywych nauk. Fałszywe nauki będą niszczyły i będą powodowały, że ludzie będą odchodzić od Boga. Po to Pismo Święte jest dane raz na zawsze, abyśmy byli gotowi i wyposażeni do tego, by odróżniać prawdziwe nauki od fałszywych nauk, prawdziwe doktryny od fałszywych doktryn, prawdy od fałszu. Zobaczmy, co jest napisane w Objawieniu w ostatnim rozdziale Nowego Testamentu. Również tam jest napisane, że tylko ten, kto coś, cokolwiek zmieni, doda w tym, co jest raz na zawsze dane, jego również czeka przekleństwo. W tamtych czasach również tacy fałszywi nauczyciele byli tak zwanymi wędrownymi kaznodziejami, którzy przychodzili, przekazywali swoje nauki, uczyli się komunikacji, retoryki, w jak efektywny sposób przekazać te głoszone przez siebie nauki, aby nie tylko ludzie poszli za nimi, ale również, aby ci fałszywi mędrcy zarabiali i czerpali zyski z tych zwiedzionych ludzi. Także widzimy, że potępienie odstępców, heretyków, apostatów, fałszywych nauczycieli, fałszywych proroków, którzy przychodzą w owczej skórze, jest pewne. I to nie my mamy ich potępiać. Zobaczymy później, że Juda nic takiego nie pisze. My mamy modlić się do Boga, ponieważ to do Boga należy ostatnie słowo i do Niego należy sąd. Potem zobaczymy, że również tak uważają aniołowie. Tak uważa Archanioł Michał. Do Boga należy sąd.